znajdujemy się w Sycynie na festynie rodzinnym połączonym z punktem krwiodawstwa. No, przygotowaliście mnóstwo. Co pani to sam opisała, co przygotowaliście? No jest bardzo dużo rzeczy, między innymi są zjeżdżalnie, są gry, zabawy, animatorka, są baloniki, jest wata cukrowa, są lody, jest popcorn, malowanie twarzy, malowanie tatuaży henną i farbkami oraz brokatem. Oprócz tego poczęstunek z ciasta, z lizaków pudrowych, kawa, herbata. Jak przyjechałam, był pokaz rycerstwa nawet. Tak, w tym roku żeśmy zaprosili pana Berlinę, który właśnie organizuje takie pokazy i tłumaczy dla dzieci. Zresztą tak szczerze powiedziawszy, uczy historii chyba więcej niż będą dzieci uczone w szkole, bo teraz ta historia ma być troszeczkę okrojona. Także jestem bardzo zadowolona z tego, że przede wszystkim nie pada w tym czasie, kiedy on pokazał tą bitwę, kiedy tłumaczył dla dzieci o tej zbroi wobec historii. Takie festyny integrują miejscowość, patrząc na ilość osób, to warto organizować. Tak, to nie jest pierwszy już festyn nasz, to jest w sumie już czwarty festyn. No tak chyba raczej wchodzi już do tradycji taki festyn w pierwszy dzień wakacji, czyli jak piątek jest rozstanie świadectw, to już w sobotę mamy ten festyn. No a tym bardziej, że no, cały rok dzieci się uczą, nie mają czasu na żadne gry zabawy, a na naszym festynie dzieci mają wszystko za darmo. Dosłownie wszystko za darmo i tutaj nie żałujemy na dzieci, dlatego że w zeszłym roku żeśmy zamówili na przykład 300 porcji lodów, w tym roku jest już 500. I z tego co widzę, to chyba wszystkie idą. Organizatorem jest KGW w Sycynie? Tak, Koło Gospodyń Wiejskich w Sycynie jest organizatorem. Straż nam pomaga. Znaczy jest taka współpraca między nami, ponieważ no, nie oszukujmy się, Sycyna jest małą wsią i tak obligatoryjnie, jeżeli jest kobieta w kole gospodyń, to mąż też. Też tak samo się udziela. No z tym, że to jest dwustronna współpraca, ponieważ jak oni mają jakieś zebrania czy coś w tym stylu, że dobrze przydałaby się kobieca ręka, wtedy my im pomagamy. A skąd pomysł na krwiodawstwo w tym samym dniu? Znaczy tak, no usłyszałam w radiu takie ogłoszenie, że potrzebują krwi. No byłam pewna, że faktycznie potrzebują tej krwi. No ale no niestety, okazało się, że mam takie wrażenie, jakby ta krew nie była do końca potrzebna, ponieważ my żeśmy zamówili krwioautobus około 5 tygodni temu. Miał przyjechać. Okazało się w ostatniej chwili, dosłownie w ostatniej chwili, bo na 2 dni przed festynem, że autobus jest odwołany z powodu tego, że nie ma miejsca do parkowania, a z tego wiemy, że jest. Bo przyjeżdżali, oglądali i kierowca powiedział, że wjedzie w to miejsce i może postawić samochód. Nie wiemy, dlaczego został zabrany autobus, no ale nam to naprawdę nam to uprzykrzyło. Pomieszało nam wszystkie szyki, bo żeśmy mieli co innego naszykowane, inaczej to miało wszystko wyglądać. No a wyszło jak wyszło. Miała być jeszcze fontanna czekoladowa, na co dzieci czekały, bo niestety no, czekolada to jest coś naprawdę. A no niestety z tego musiałyśmy zrezygnować. Dlatego, że w całej świetlicy zajął punkt krwiodawstwa i tam właśnie to wszystko jest zorganizowane. Są osoby chętne do oddawania krwi? Osób chętnych jest sporo. Ale ile osób oddało krew, nie mam zielonego pojęcia, bo jeszcze tam po prostu nie dotarłam. To fajnie, że nawet każda miejscowość potrafi sobie coś zorganizować, jakieś festy, spotkanie, żeby się zintegrować. Dokładnie. Jesteśmy w miejscowości Sycyna. Jestem tu już któryś raz z kolei i co ciekawe, jest coraz więcej ludzi. Mimo, że dzisiaj ta pogoda może na początku nie sprzyjała, ale jest strasznie duże obłożenie. Są najmłodsi, są starsi. Wspaniała organizacja. Także z tego miejsca gratuluję dla Koła Gospodyń w Sycynie, dla Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkim mieszkańcom, którzy brali tutaj udział w organizacji tej uroczystości. I warte wspomnienia jest jeszcze, że zorganizowano tutaj punkt poboru krwi. Mieszkańcy mają możliwość oddawania krwi. To także pokrzepia. Możemy ratować życie. Wspaniała inicjatywa.